Czy masz świadomość? Agencja NSA zbierała metadane na temat milionów Amerykanów bez czyjejkolwiek wiedzy i zgody rejestrowano rozmowy telefoniczne, nagłówki e-mail i ich tytuły. Na tej podstawie możliwe jest skonstruowanie pełnego elektronicznego zapisu historii życia jednostek, określenie ich przyjaciół, kochanków, radości i smutków. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment książki Polowanie na Snowdena. Fragment, który jest związany z tematem dzisiejszej rozmowy. A Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Wojciech Klicki, prawnik i aktywista od 10 lat związany z Fundacją Panoptykon, specjalizujący się w tematyce uprawnień policji, służb specjalnych oraz relacji praw człowieka i bezpieczeństwa. Dzień dobry panie Wojciechu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Wojciechu, co każdy z nas powinien wiedzieć o Pegasusie? Pegasus to jest narzędzie, które służy do totalnej inwigilacji. Wszystko, co możemy sobie wyobrazić, jeśli chodzi o uprawnienia, możliwości inwigilacyjne służby, Pegasus właśnie w sobie posiada. Bo to nie jest podsłuch, tak jak się to czasami błędnie nazywa, czy błędnie się o nim mówi. Pegasus to jest znacznie, znacznie więcej. On pozwala, on może inaczej, on powoduje, że obok siebie mamy szpiega, kogoś, kto ciągle nam zagląda przez ramię, bez względu na to, czy rozmawiamy przez telefon, czy telefon leży obok nas. Można za pośrednictwem Pegasusa włączyć kamerę, włączyć nagrywanie. Można przeglądać to samo, co my robimy w telefonie. Czyli jeśli wchodzę na Facebooka, to można być na tym Facebooku razem ze mną. Można patrzeć na to, na jakie konta robię przelewy i jakie transakcje wykonuję. I co więcej, można nie tylko patrzeć, ale można też robić. Można na przykład zdobyć hasła, jakimi loguje się, no chociażby do tego banku, i potem niezależnie już od Pegasusa zalogować się jeszcze raz i zrobić przelew. Podobnie z logowaniem do poczty czy profili na portalach społecznościowych. To druga warstwa. A trzecia warstwa, która moim zdaniem jest najbardziej przerażająca, to jest także możliwość wpływania na informacje, jakie są zawarte na telefonie. Czyli przykładowo operator Pegasusa, który zainfekował konkretny telefon, może na ten telefon podrzucić jakiś dokument, jakiś plik, czy to na przykład pokazujący, jakoby właściciel telefonu był przestępcą, bo to jest zdjęcie wykorzystania seksualnego dzieci, albo plik pod tytułem Instrukcja zabójstwa prezydenta, no, wiele różnych rzeczy. W związku z tym, tak jak powiedziałem na wstępie, Pegasus jest narzędziem totalnej inwigilacji. A kto to narzędzie wymyślił i skąd ono się wzięło? Pegasus jest to narzędzie, które wyprodukowała i sprzedaje izraelska firma NSO. Przy czym to jest bardzo ważne, żeby to zaznaczyć w tej chwili. Możemy mówić o Pegasusie i ja chętnie tutaj jeszcze wiele wątków mogę rozwijać, ale NSO jako producent i Pegasus jako konkretne oprogramowanie ma poniekąd pecha. Bo to nie jest tak, że na świecie jest tylko jedno tak rozbudowane narzędzie do inwigilacji. Jest ich znacznie więcej, tylko o tym najwięcej wiemy. I w związku z tym jako opinia publiczna, czy w Polsce, czy w wielu innych państwach na świecie, możemy o tym rozmawiać. Pegasus opiera się na tym, aby
Ta firma NSO znajduje błędy w kodzie oprogramowania telefonów, czy to Androida, czy na Apple'u. I wykorzystując te błędy w oprogramowaniu, infekuje, czy pozwala zainfekować telefony. Co ważne, ta infekcja nie musi nastąpić poprzez aktywność właściciela telefonu. Oznacza to, że jeżeli operator Pegasusa, na przykład jakaś służba specjalna, chce konkretną osobę zainfekować, może to zrobić w taki sposób, który jest absolutnie niezależny od działań czy braku działań po stronie właściciela telefonu. To się może zadziać w sposób automatyczny i to też jest potęga tego oprogramowania, no bo wobec takiego stanu rzeczy, jako użytkownicy telefonów, jesteśmy absolutnie bezbronni. A czy to dotyczy tylko telefonów, czy jeżeli, no i właściwie jakich telefonów? Bo jeżeli ja na przykład mam, nie wiem, telefon stary Nokia sprzed 10 lat, to czy też istnieje niebezpieczeństwo, że mój telefon zostanie zainfekowany? Tak, istnieje. Pegasus jest oprogramowaniem, które ma na celu infekcję telefonów wyłącznie. Do komputerów są inne oprogramowania, ale Pegasus jest przeznaczony na telefony, przy czym pojawiające się w przestrzeni publicznej taka teza, że mam starą właśnie Nokię albo jakiś stary telefon i w związku z tym jestem bezpieczny, jest niestety mitem. Choćby dlatego, że te stare telefony mają przeważnie stare, nieaktualizowane oprogramowania. Bo to jest cały czas pomiędzy producentami oprogramowania, a takimi firmami jak NSO pewien wyścig. Kiedy a my jesteśmy jako użytkownicy tych telefonów tylko jego takimi biernymi widzami, bo raz na jakiś czas, czasem codziennie, dostajemy informację, zaktualizuj oprogramowanie. Skąd to wynika? Z tego, że producenci oprogramowania znaleźli kolejną jakąś dziurkę, przez którą takie oprogramowania jak Pegasus mogą wchodzić. I te dziurki są cały czas łatane. W starych telefonach już nikt tych dziur nie łata i w związku z tym one są bardziej podatne na ataki. Rozumiem. A czy to też dotyczy telefonów stacjonarnych? Nie. No to dotyczy to smartfonów. Smartfonów. Czyli telefonów mających połączenie z internetem. Czyli jeżeli ktoś ma telefon, który nie ma połączenia z internetem, no to jest szansa na to, że tutaj trudniej się do niego dobrać. Tak, to prawda, tylko że zgadzam się z tą tezą, natomiast nie chciałbym, żeby z naszej rozmowy wyszła taka konkluzja, że w związku z tym właściciel czy użytkownik takiego telefonu jest bezpieczny. No bo oczywiście za pośrednictwem takiego telefonu nie można przeglądać stron internetowych, robić transakcji bankowych i w tym sensie przez telefon, za pośrednictwem telefonu nikt tego nie podejrzy. Natomiast to, co można robić, czyli wysyłanie SMS-ów, no i prowadzenie rozmów, cały czas może być przedmiotem zainteresowania czy podglądania ze strony służb i to nie za pośrednictwem takich wyrafinowanych narzędzi jak Pegasus, tylko za pośrednictwem typowej i znanej już od dłuższego czasu tak zwanej kontroli operacyjnej, którą chociażby w Polsce mogą prowadzić policja i 8 innych służb. A panie Wojciechu, a jakie śledztwo zostało ujawnione 18 lipca 2021 roku? Tak jak mówiłem, Pegasus ma pecha w tym sensie, że został wzięty pod lupę przez rozmaitych badaczy i dziennikarzy. W lipcu ujawniono informacje na temat 50 tysięcy telefonów, które były zainfekowane Pegasusem na całym świecie. I konsorcjum właśnie dziennikarzy, ale też obrońców praw człowieka z Amnesty International na czele ujawnili konkretne przykłady z Meksyku, z Maroka, z Indii, z Węgier, gdzie zastosowano Pegasusa względem obrońców praw człowieka, dziennikarzy czy opozycyjnych polityków.
I co wyszło z tego śledztwa? Jaki był jego rezultat? Myślę, że możemy się pokusić o taką ogólną tezę, że to był kolejny przykład wskazujący na to, że oprogramowanie, które zgodnie z zamiarem, a przynajmniej deklarowanym zamiarem producenta, miało służyć wyłącznie do walki z najpoważniejszymi przestępstwami, z terroryzmem, w praktyce jest wykorzystywane względem osób, które są w jakiś sposób niewygodne dla władzy. Dla władz tych państw, które przed chwilą wymieniłem, które na przykład chciały wiedzieć, jakie są źródła jakie źródła mają dziennikarze, jakie plany mają organizacje pozarządowe czy politycy z opozycji. Czyli taki generalny wniosek był taki, że Pegasus przez swoją taką wszechmocność, totalność stwarza gigantyczną pokusę, zwłaszcza dla państw niedemokratycznych, żeby wykorzystywać go w celu ścigania osób niewygodnych, bądź w celu utrzymania władzy. No właśnie, wspomniał pan o państwach niedemokratycznych, natomiast Edward Snowden w książce Pamięć nieulotna pisze o przynajmniej tak deklarującym, pisze o Stanach Zjednoczonych, które deklarują demokrację i pisze coś takiego. Cytuję wypowiedź szefa Centralnego Działu Technicznego CIA z marca 2013 roku. Tak cytuję Snowden. W CIA staramy się zbierać wszelkie możliwe dane i zachować je na zawsze. Jesteśmy bardzo blisko tego, aby móc przetwarzać wszystkie informacje generowane przez człowieka. Ten cytat, przypomnę, pochodzi z Pamięć nieulotna, książki, która się ukazała na rynku polskim. Też polecam w tygodniku Spraw Obywatelskich, polecam Państwu, publikowaliśmy obszerny jej fragment. No i co Pan na to? Czy coś Edward Snowden mówi dzisiaj na temat Pegasusa? Tak, Edward Snowden wypowiada się na temat Pegasusa, natomiast zanim do tego przejdę, jeszcze chciałem jakby skomentować ten cytat, jeśli pan pozwoli. Tak, proszę, bo moim proszę. Zdaniem są w tym dwa istotne wątki, o których warto w tym kontekście powiedzieć. Pierwszy to jest taki, że dzisiejsza liczba informacji, jakie rozsiewamy na swój temat w rozmaitych miejscach, w internecie, wykorzystując telefon, jest tak duża, że ona nie tylko pozwala skonstruować nasze przyzwyczajenia, nasze zwyczaje i nie wiem, całą siatkę społeczną wokół nas i rutyny, jakimi się kierujemy, ale także, na to wskazują na przykład badania Massachusetts Institute of Technology, pozwalają patrzeć w przód. Z niemal stuprocentową, 90-kilkuprocentową pewnością na podstawie informacji, jakie służby mogą pozyskiwać na nasz temat, istnieje możliwość jakby przewidzenia, co będziemy robili następnego dnia. Więc to jest odrobinę nawet więcej niż można byłoby pomyśleć. Drugim... Tak, to ja przepraszam, wtrącę się Proszę. Tutaj, bo to faktycznie jestem w trakcie czytania Wieku kapitalizmu i inwigilacji Zubow i ona tam na 700 stronach no, dokładnie pokazuje, że no, nie tylko służby, ale właśnie takie korporacje jak Google też mają tą możliwość, o której pan mówi. Tak, to prawda. To jakby patrzenie w przód jest istotne. Drugim wątkiem w kontekście służb, na który ja chciałem zwrócić uwagę, bo on jest moim zdaniem szczególnie istotny, jest nie tylko patrzenie na to, na co służby, czy do czego służby mają dostęp, ale też na jakich zasadach. Bo rzecz chyba nie w tym, żeby powiedzieć, że służby nie powinny mieć dostępu do takich czy innych danych, tylko w tym, żeby przyglądać się regułom umożliwiającym ten dostęp. I jeżeli umówilibyśmy się jako społeczeństwa, że ten dostęp jest bardzo szeroki, ale dotyczy wyłącznie osób, które są faktycznie o coś podejrzewane
jest ten dostęp weryfikowany, w jakiś sposób kontrolowany przez niezależne instytucje, no to wtedy problem byłby znacznie mniejszy. To, co ujawnił Snowden już 8-9 lat temu, pokazuje, że no niestety ten model dostępu do danych wyłącznie w sprawie osób podejrzewanych no nie wygrał. Wygrał model w Stanach Zjednoczonych, wygrał model zbierania wszystkiego wszystkich, bo a nuż się przyda. I to szkoda, że Amerykanie poszli tą drogą właśnie wtedy, bo to nie była jedyna droga. Pamiętam, jak wysoko postawiony analityk CIA, potem Agencji Bezpieczeństwa Narodowego amerykańskiej, William Binney, mówił o tym, to było też w kontekście rewelacji ujawnionych informacji przez Snowdena, że były konkurencyjne propozycje. Zamiast zbierania wszystkiego wszystkich, działania w taki sposób, żeby do tej bazy danych prowadzonej przez służby trafiały tylko informacje, które dotyczą osób podejrzewanych. Natomiast niestety wybrano ten scenariusz totalny i masowy. Znaczy tutaj słowo masowe jest najważniejsze. No i na koniec pytał pan o to, jak Snowden komentuje kwestie związane z Pegasusem. Otóż Snowden stawia tezę, że takie narzędzie jak Pegasus powinno być absolutnie zabronione, że jakby przekracza pewną granicę, jeżeli chodzi o to, czym państwo demokratyczne i jego służby specjalne mogą się posługiwać w celu ścigania nawet najpoważniejszych przestępstw. I powiem, i przypuszczam, że stoi za tym to rozumowanie dotyczące jednej z możliwości Pegasusa, czyli tej ostatniej, o której mówiłem, na przykład podrzucania dowodów. Że to nie jest tylko narzędzie do inwigilowania, ale także do manipulowania. Podrzucenia komuś dowodów, podrzucenia komuś materiałów obciążających. Przyznam, że ja nie mam 100% pewności, czy akurat Pegasus tą granicę przekracza. Oczywiście ta funkcjonalność mnie przeraża, bo boję się, że sąd, który dostałby takie informacje w akcie oskarżenia, nie byłby w stanie odsiać tego, co faktycznie osoba podejrzana wytworzyła i co obciąża, od tego, co dostarczyły służby. Tutaj mam obawy, ale jednocześnie cały czas, tak jak już wspominałem, ja upatruję nadziei nie tyle w jakimś globalnym czy regionalnym moratorium na stosowanie pewnego rodzaju narzędzi, o tym mówi Snowden, tylko w mechanizmach kontrolnych. Bo to moratorium czy ten zakaz wydaje mi się nierealistyczne po prostu. A bardziej realistyczne wydaje mi się stworzenie mechanizmów kontrolnych, które pozwoliłyby jednak zminimalizować ryzyko, że to narzędzie będzie stosowane względem no, chociażby polityków opozycji czy adwokatów. Tak, tu przypomina mi się taka sytuacja w ciągu 25 lat działalności społecznej. No na pewno jedną taką sytuację miałem na 100%, to znaczy aktywista społecznik, który walczył z lokalną układem, z lokalną mafią biznesowo-polityczną. No pewnego dnia okazało się, że służby weszły do jego domu i znalazły na komputerze zdjęcia związane z pedofilią. To było kilkanaście lat temu i pamiętam, jaki to był dla wszystkich szok. Później okazało się, że no, został wypuszczony te oskarżenia, no, w sądzie się nie obroniły, natomiast on walcząc po prostu z różnego rodzaju układami, no, spowodował, był tak skuteczny, że w pewnym momencie po prostu taki był odwet. I tutaj jak pan opowiada o tym podrzucaniu tych materiałów, no myślę, że to jest też bardzo takie dobre, raczej dobre, no takie może być to narzędzie do też uciszania właśnie różnych społeczników, aktywistów, którzy walczą o dobro wspólne i próbują
próbują wyciągać różnego rodzaju w ramach czy działalności sygnalistycznej, czy jakiejś innej, po prostu ujawniać różnego rodzaju informacje, które są niewygodne. A panie Wojciechu, a skąd ostatnio zainteresowanie, czy wzrost zainteresowania Pegasusem w Polsce? Bo faktycznie, nie wiem, włączam na przemian, słuchając Polskiego Radia 24 i TOG FM-u, no i w debacie publicznej to oprogramowanie dzisiaj w Polsce funkcjonuje. Dyskusje wokół niego. Skąd takie zainteresowanie? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. To zainteresowanie wynika z tego, że na skutek kolejnych działań rozmaitych podmiotów, nie wiem na ile mam przestrzeń, żeby o tym opowiadać, jest już pewne, że względem trojga osób obecnych w polskiej przestrzeni publicznej, to znaczy Romana Giertycha, Ewy Wrzosek i Krzysztofa Brejzy, zastosowano Pegasusa. I to w naturalny sposób wzbudza większe zainteresowanie niż to, o czym rozmawialiśmy chwilę temu, że konsorcjum mediów i organizacji ujawniło w lipcu informacje na temat zastosowania Pegasusa w innych krajach. Teraz widzimy, że to miało także miejsce w Polsce, co oczywiście no, pobudza wyobraźnię, wzbudza bardzo wiele dyskusji. No i przyznam, że no, jakby z mojej perspektywy, osoby, która tym się zajmuje od wielu lat, no, jest także dowodem na to, że to, o czym pan optykon mówił, to znaczy, że kontrola nad służbami jest niewystarczająca, się potwierdziło. No bo rzeczywiście wygląda na to, że wykorzystywano tego Pegasusa w bardzo takich partykularnych celach, nie związanych absolutnie z zapewnieniem bezpieczeństwa i ściganiem przestępczości, tylko w partykularnych celach politycznych. Czyli pana zdaniem polskie służby dysponują tym oprogramowaniem? Moim zdaniem to już nie jest kwestia opinii. Dwie rzeczy się na to składają. Po pierwsze, ta rosnąca nie tylko w Polsce dyskusja wokół Pegasusa wiąże się z tym, że naukowcy z Citizen Lab, ale także z Amnesty International nauczyli się znajdować ślady, jakie Pegasus pozostawia na telefonie. Bo on początkowo był reklamowany przez NSO, czyli producenta, jako oprogramowanie, które nie zostawia śladów, tymczasem ślady zostawia. I wiemy, że na telefonach trzech wymienionych osób był ten Pegasus. To jest jedna strona. Druga strona, wiemy też, to wynika z raportów, czy analiz, kontroli, Najwyższej Izby Kontroli, że polskie służby, a konkretnie CBA, kupiły Pegasusa. I oczywiście można, i jeszcze do tej układanki należy dodać wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego związane z tym, że polskie służby mają Pegasusa, więc jakby tej układanki nie da się inaczej ułożyć niż właśnie poprzez stwierdzenie, że Brejza, Wrzosek i Giertych byli inwigilowani za pośrednictwem Pegasusa. Oczywiście pozostaje cały czas otwarta kwestia związana z tym, dlaczego i czy na pewno to były nadużycia, czy może jednak było wszystko zgodnie z prawem. No ale dla mnie najbardziej taki symptomatyczny jest przykład senatora Brejzy, gdzie badacze Citizen Lab pokazali dokładne informacje na temat tego, w jakie dni jego telefon był atakowany, i nałożenie tych dni na mapę, na kalendarz polityczny, kampania wyborcza w 2019 roku, jednoznacznie pokazuje, że to nie mógł być przypadek. Tym bardziej, że sam Brejza nie jest i nie był o nic oskarżany. A o czym milczą dzisiaj polscy politycy czy dziennikarze, dyskutując o Pegasusie? Co się nie przebija do opinii publicznej, nie jest w mediach głównego nurtu, o czym warto tutaj powiedzieć w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich? Moim zdaniem
opinia publiczna, ta dyskusja w nadmierny sposób koncentruje się na Pegasusie i na jego wykorzystaniu względem tych trzech osób. Jak powiedziałem przed chwilą, uważam, że to jest skandal, jestem tym zbulwersowany, zwłaszcza inwigilowaniem szefa sztabu partii opozycyjnej, bo to mogło mieć wpływ na proces wyborczy. Niemniej Pegasus i jego wykorzystanie względem tych trzech osób jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. W Polsce rok rocznie podsłuchiwanych w taki klasyczny sposób za pośrednictwem operatorów telekomunikacyjnych jest kilka tysięcy osób. Jednocześnie służby też w każdego roku pozyskują billingi, informacje o lokalizacji dotyczące ponad miliona urządzeń. W związku z tym to nie jest problem Brazy. To nie jest wyłącznie problem Brazy, Wrzosek czy Giertycha. To jest problem systemowy, braku kontroli nad służbami, która to kontrola powinna dotyczyć nie tylko właśnie wykorzystania takich narzędzi właśnie jak Pegasus, ale najprostszych, starych, jak tylko pamiętamy, jak dawno mamy telefony, narzędzi, bo po prostu polskie służby nie od 2015 roku, czy od 2007, tylko od początku, od lat 90. nie dorobiły się silnej, demokratycznej kontroli nad swoim funkcjonowaniem, nad funkcjonowaniem tych narzędzi, które w największy sposób ingerują w prawa i wolności jednostki, czyli nad działalnością inwigilacyjną. I na tym powinniśmy się w tej chwili skupić, żeby wykorzystać tą aferę Pegasusa do wypracowania rozwiązań o charakterze systemowym. I tutaj powinniśmy o tym rozmawiać. Czy powinna powstać niezależna nowa instytucja, która się będzie tym zajmowała, czy można poszerzyć uprawnienia jakiejś innej instytucji, chociażby wspomnianego NIK-u, o tym, że, to jest też moja opinia, jednostce przysługuje, czy powinno przysługiwać prawo do bycia informowanym o tym, że była przedmiotem inwigilacji. 6 miesięcy po zakończeniu działań, może 12 miesięcy po zakończeniu działań, ale to jest to narzędzie, które pozwoli zmniejszyć, czy zminimalizować ryzyko nadużyć. To są kluczowe w tej chwili problemy. Oczywiście będąc realistą, wiem, że nawet jeśli powstanie projekt przepisów, które systemowo rozwiążą ten problem, te przepisy w najbliższych tygodniach czy miesiącach nie będą uchwalone, ale to nas tak czy siak przybliży do rozwiązania problemu, z którym borykamy się już od wielu, wielu lat. Czyli pana zdaniem kwestia powołania tak zwanej komisji śledczej do spraw Pegasusa, która też obecnie jest na pierwszych stronach gazet i dyskutuje się o tym w mediach, to jest temat zastępczy, to jest zasłona dymna i nie powinniśmy się tym zajmować, tylko tym, o czym pan powiedział, o tych rozwiązaniach systemowych? Wie pan co, tutaj nie chcę powiedzieć, że to jest zasłona dymna, bo rozumiem taki tok myślenia, który jakby idzie w stronę inwigilowano szefa sztabu partii opozycyjnej. Zastanówmy się, kto kazał to zrobić, w jaki sposób, do czego wykorzystywano informacje w ten sposób pozyskane. To jest zadanie, które mogłaby sobie postawić komisja śledcza i nie jest to zadanie pozorne ani błahe. Jest to zadanie bardzo istotne, no bo tak jak wspomniałem, to mogło mieć wpływ na wybory po prostu. Natomiast nie chciałbym, żeby pod ciężarem tych wyjaśnień, tej sprawy niezwykle istotnej, ale nie chciałbym, żeby pod tym zniknęła ta potrzeba rozwiązania systemowego, no bo w innym przypadku, jeśli tylko skupimy się na tym, co się stało, patrząc, czyli będziemy patrzeć wyłącznie wstecz, to nie zapewnimy sobie tego, żeby tego typu sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. A w sumie chyba o to powinno chodzić.
To proszę jeszcze powiedzieć, bo rozumiem, że Fundacja Panoptykon zajmuje się tym od lat. Proszę powiedzieć, pokazać, że to właśnie od kiedy dokładnie, żeby pokazać, że no, to niezależnie kto rządzi, po prostu ze strony organizacji społecznych w Polsce te postulaty są. Jakie to są postulaty zmian systemowych, jakby pan tutaj mógł Jasne. Przybliżyć tę sytuację. Oczywiście. Faktycznie ja osobiście pracuję w Fundacji Panoptykon od 2012 roku i od samego początku zajmuję się między innymi kwestią kontroli nad służbami specjalnymi. Najbardziej taki chyba namacalny przykład i taki przemawiający do wyobraźni, wskazujący na to, że jako Panoptykon nie obudziliśmy się z tym tematem wczoraj, jest to, że od wielu lat w wielu dyskusjach pojawia się informacja na temat tego, że, no, że Polacy są bilingowani, że pozyskiwane są nasze dane telekomunikacyjne. I sam pamiętam pierwszą stronę Gazety Wyborczej bodaj z 2013 czy 2014 roku, właśnie pokazującą, że pozyskano milion bilingów i że to jest problem. To wszystko się opiera na informacjach, które my w drodze dostępu do informacji publicznej, często także w sądzie, ujawnialiśmy. Więc to jest jakby taka pewnego rodzaju nasza legitymacja do mówienia o tym temacie, bo mówiliśmy o tym po prostu od bardzo, bardzo dawna i ciągle mówimy dwie rzeczy, jeżeli chodzi o to, co postulujemy. Stworzenie instytucji, która zajmowałaby się kontrolą nad służbami specjalnymi, niezależnej. Bo można sobie wyobrazić model, że to jest element jakiejś innej instytucji, natomiast jednak uważam, że specyfika działania zarówno służb policyjnych, jak i specjalnych jest na tyle jakby wyjątkowa, chociażby ze względu na rygory dotyczące ochrony informacji niejawnej, że trzeba stworzyć tutaj dedykowaną instytucję, która zajmowałaby się kontrolą służb. Wyobraźmy to sobie w ten sposób, ta instytucja mogłaby prowadzić jakieś takie zaplanowane kontrole, ale także mogłaby w dowolnej chwili przyjść do służby i powiedzieć: szanowni państwo, karty na stół, proszę powiedzieć wszystko, co wiecie na temat inwigilacji, wszystkie dokumenty, jakie macie, na przykład na temat inwigilacji konkretnej osoby. Chcemy sprawdzić, czy tutaj nie przekroczyliście swoich uprawnień. Ta sama instytucja powinna rozpatrywać skargi ze strony obywateli i obywatelek, którzy mieliby jakieś przesłanki wskazujące na to, że działania służb w ich przypadku były nielegalne. No chociażby ten przykład, o którym pan wspominał, jeżeli chodzi o ten przykład związany z podrzuceniem jakichś materiałów. Natomiast drugim elementem tej systemowej kontroli drugim elementem systemowej reformy kontroli nad służbami specjalnymi powinno być wprowadzenie mechanizmu, który pozwoliłby wszystkim, którzy byli podsłuchiwani, uzyskać informacje na ten temat. Bo proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj rozmawiamy w Polsce o inwigilacji tych trzech osób, dlatego że one w taki dość pokrętny sposób, nie od państwa, tylko od niezależnych zewnętrznych badaczy, ale oni się dowiedzieli o tym, że byli inwigilowani. Ja bym chciał, i to też jest postulat coraz szersze kręgi zataczający, żeby po zakończeniu działań operacyjnych 6 albo 12 miesięcy później osoba, która była podsłuchiwana, o tym się dowiadywała i na przykład mogła później złożyć skargę do tej instytucji, o której mówiłem przed chwilą. My te postulaty bardzo szczegółowo, na 40 stronach, rozpisaliśmy w takim raporcie, który się nazywa Osiągać Pegaza, przestrzeganie praw obywatelskich w działalności służb specjalnych. I kiedy mówię, że my to opisaliśmy, mam na myśli taką grupę ekspertów, która pracowała przy poprzednim Rzeczniku Praw Obywatelskich, w której byli zarówno obrońcy praw człowieka, no ja osobiście miałem zaszczyt być współautorem tego dokumentu, ale także ludzie, którzy byli kiedyś związani ze służbami. Bo ja tutaj uważam, że trzeba myśleć o tym w taki sposób, powiedzmy, państwowy, propaństwowy, że owszem, służby należy zreformować, owszem, należy stworzyć nad nimi mechanizmy silnej, zewnętrznej kontroli,
ale jednocześnie nie można tego robić z takiego, nie można przy okazji wychodzić z takiego założenia, że w służbach są tylko źli ludzie, którzy czyhają na to, żeby każdego z nas inwigilować. No oni jednak pracują na rzecz naszego dobrego, naszego wspólnego dobra i trzeba to w odpowiedni sposób wyważyć, żeby zminimalizować ryzyko nadużyć, ale jednocześnie nie wylać dziecka z kąpielą i nie uniemożliwić służbom realizacji ich zadań. No dobrze, ostatnie pytanie. Jak każdy z nas może bronić się przed inwigilacją ze strony służb? Czytałem przed naszą rozmową wypowiedź Edwarda Snowdena na temat Pegasusa i tego, on próbował odpowiedzieć na to samo pytanie, które pan w tej chwili mi zadał, jeśli chodzi o Pegasusa, i powiedział, że przed Pegasusem możemy się chronić tak samo jak przed wybuchem bomby atomowej. No, jak owszem, możemy sobie zrobić kanapki albo schować kalimatę i śpiwły, ale jak wybuchnie, no to wybuchnie. I jako obywatele nie jesteśmy w stanie się przed tym ochronić jako jednostki. Dlatego ja nie chciałbym, nie lubię takiego stawiania tej sprawy w taki sposób, jakbyśmy my jako obywatele byli na pewnym, w pewnym wyścigu zbrojeń ze służbami. I tak jesteśmy skazani na porażkę, a przecież to są nasze służby, nasze państwo i ono nie może działać przeciwko nam. I stawianie w ten sposób sprawy jakby pokazuje, że jest zewnętrzne względem nas państwo i my, którzy musimy się przed tym państwem bronić. Owszem, powinniśmy aktualizować oprogramowanie w telefonach, powinniśmy zachowywać jakieś takie standardy bezpieczeństwa informacyjnego, takie BHP, które jest potrzebne nie tylko w kontekście służb, ale być może nawet bardziej w kontekście cyfrowych gigantów. Natomiast klucz do ochrony przed inwigilacją ze strony państwa leży nie w działaniu poszczególnych jednostek, ale w systemowych zmianach o charakterze polityczno-prawnym. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Wojciech Klicki, prawnik i aktywista od 10 lat związany z Fundacją Panoptykon. Dziękuję za rozmowę, panie Wojciechu. Dziękuję bardzo. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Zachęcam do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień, we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!